czy on ciebie kocha? Takie pytanie dzisiaj zadałam kartom Lenormanda. Także przyjrzyjmy się, mamy dwie grupy i dwie odpowiedzi. Kochani, zanim zdecydujemy się na którąś grupę, zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Lajki, czyli paluszki w górę, kochani, komentarze, którą grupę wybraliście. Proszę mi pisać, która grupa z Wami rezonowała, albo którą grupę wybraliście, którą grupę właśnie tutaj wybrałyście i dlaczego. Piszcie mi wszystko, po prostu mnie to bardzo interesuje, dobrze? No i mi to właśnie pomaga, ponieważ jeśli jest między nami wymiana, to ja mam sens, by nagrywać następne tematy. Proszę również o lajki i subskrypcje i komentarze. Jeszcze raz powtarzam, dziękuję. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście poprzez e-maila. Mój e-mail adres znajdą Państwo pod filmikiem lub w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Zapraszam. Teraz przedstawię dwie grupy, które odpowiedzą nam na pytanie, czy on ciebie kocha. Grupa pierwsza. Serduszko. Porcelanowe, różowe. Grupa druga. Aniołek biały. Zdecydujcie się, kochani, na jedną z tych grup. Szybciutko, intuicyjnie, która grupa Was przyciąga. Są to karty Lenormanda, różne talie oczywiście. I zaczynamy, kochani moi, od grupy pierwszej. Czy on ciebie kocha? Kochani, karty mi wypadły. Nie wyciągałam tych kart. Przy tasowaniu mi wypadły. Proszę zobaczyć. Ta jedyna karta już byłaby odpowiedzią na moje pytanie, czy on ciebie kocha. Oczywiście, że ciebie kocha. Piękne, gorące, namiętne uczucia. Chęć nawet, byś była jego żoną, matką jego dzieci, byś dała potomstwo mu, byś była opiekunką, właśnie mamą dla jego potomstwa. Myśli on o uczuciach, które są do ciebie jakieś wyjątkowe, inne. Jakieś niesamowite. Być może jesteście bratnimi duszami. Być może jakiś wszechświat, anioły czuwają nad waszą relacją. W jego oczach jesteś ty osobą wyjątkową i ta relacja jest dla niego niesamowitym, ważnym zdarzeniem w jego życiu. Czyli ta relacja w jego oczach jest prowadzona przez anioły, przez świat duchowy, przez wszechświat, przez Boga, przez jakieś, nie wiem, siły, które pomagają Wam, pomagają Jemu, pomagają Tobie, pomagają Wam, niezależnie co się między Wami zdarzyło. On myśli, że jesteście parą wyjątkową i że należy dlatego mocno się trzymać właśnie tego związku, nie poddawać się. Nawet jeśli są ogromne przeszkody u Was, jakieś ciche dni, kryzysy, kłótnie, sprzeczki, rozstania, powroty, on uważa, że należy walczyć o ten związek, ponieważ on widzi ciebie jako matkę swoich dzieci, być może żonę, nie tylko jakąś przygodę. Jeśli jest twój partner osobą religijną, to myśli, że anioł stróż i Bóg czuwa nad waszym związkiem. Naprawdę wierzy w wyjątkowość waszej osoby i waszej relacji. Tutaj, jeśli planowaliście z partnerem ciążę,
dziecko, to on pragnie, by to się zdarzyło. On naprawdę chce tego i naprawdę te plany były szczere. On chce nie tylko seksu z wami, ale również ciąży, narodzin dziecka, byście przyniosły na świat właśnie jemu dzieci. On ma z tym związane plany w stosunku do was i to nie jest z jego strony udawane. To naprawdę jest szczere. Kochani, wszystkie wasze problemy się wyjaśnią. Słońce, energia, siła, pała, piękny czas, gorący, namiętny, gorące uczucia, pozytywna relacja, pozytywne wibracje w waszym związku. Wszystko rozwija się dobrze. Radość życia, optymizm. Wielka chemia, silna chemia, magnetyzm między wami. To wszystko symbolizuje ta karta. Pozytywny rozwój waszej relacji. Duża witalność, energia, pozytywna energia, która płynie tutaj z serca, z miłości. Piękna, gorąca miłość, serdeczność. To wszystko opisują te karty. Niesamowicie piękna grupa, piękna konstelacja kart. Czy on cię kocha? Tak, on cię bardzo namiętnie i gorąco kocha. Zapytajmy może jeszcze kart Tarota, jak on ciebie kocha. Jak kocha ciebie partner? Stabilność. Król kielichów, kochani. Król kielichów. No niesamowite, aż mi ciarki znów przeszły. Kocha ciebie jak król kielichów, czyli miłość głęboka. Widzicie tutaj te emocje, uczucia płyną, przeszywają go wskroś. Jest zapatrzony, spokojny. Wsłuchuje się w swoje serce, w swoją miłość. Król kielichów, kocha ciebie on jak król kielichów. Pragnie z tobą zbudować coś stabilnego, dziewiątka pentakli. Pragnie sukcesu tego związku, pragnie byście odeszli od wszystkich jakichś złych chwil, momentów, emocji, kłótni, które was obciążają. Powinniście skupić się tylko na miłości, uczuciach, na pięknych emocjach romantycznych. Dziękuję grupie pierwszej. Piękny rozkład, grupa pierwsza, cudowny. Zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to aniołek biały. Czy on ciebie kocha? Tak, on ciebie kocha, tęskni, bardzo tęskni za tobą, rozmyśla. Wieczorową lub nocną porą nie może spać, myśli, marzy, jego uczucia są bardzo głębokie. Wspomina, tęskni, pragnie stabilnego związku z tobą. Pragnie, by wasze sprawy potoczyły się pozytywnie, by wszystko potoczyło się dobrze. Dobry rozwój spraw, by nastąpił wkrótce, ponieważ bociany to jest karta szybka. Słońce na horyzoncie, czyli rozjaśnienie, wyjaśnienie wszystkich spraw. Komunikacja. Pragnie komunikacji, tęskni za wami, kocha was. Pragnie stabilizacji, pragnie ułożenia się wszystkich spraw. Jeśli mieliście jakieś konflikty, jakieś ciche dni, kryzysy, nie mieliście kontaktu, widzę, być może. Pragnie osoba, o której myślicie, kontaktu, czyli ta osoba napisze do was, czy zadzwoni przez, nie wiem, czy internet, czy normalny telefon, czy napisze przez WhatsAppa, czy Messengera. W każdym razie
ta osoba myśli o kontakcie z Wami, tęskni. Tęskni za kontaktem z Wami, za pisaniem regularnym, za wyjaśnieniem wszystkich spraw, za ułożeniem się wszystkich spraw pozytywnie między Wami. Pragnie tutaj, widzicie, ogniska domowego, stabilności, jakiejś być może rodziny. Ta karta mówi również o gnieździe, gniazdku rodzinnym, tak? O pięknym domu, o założeniu rodziny, o stabilnym, długotrwałym, masywnym związku, który opiera się na dobrych fundamentach. O tym marzy ta osoba, szczególnie wieczorami, w nocy, śni o tym wręcz. Być może nawet ma sny związane właśnie z tym tematem pięknej rodziny, domu. No też stabilizacji związku i sfinalizowaniu być może związku. Także są tutaj, kochani, tęsknota, rozmyślania, plany właśnie kontaktu z Wami. No jest miłość, są głębokie uczucia. Karta Księżyca mówi o męskiej energii i o bardzo głębokich, właśnie pięknych uczuciach i rozmyślaniach. Także niepokoju. Także ta osoba niepokoi się właśnie o to, że nie macie teraz ze sobą kontaktu, że jest jakaś przerwa, pauza, nie wiem, ciche dni, brak regularności, tak, w Waszym pisaniu. Ta osoba też się martwi, rozmyśla, niepokoi się, bo jest to też karta właśnie niepokoju. Jest też to karta telepatii, czyli być może macie jakiś kontakt ze sobą telepatyczny. Być może porozumiewacie się telepatycznie ze sobą wieczorem, w nocy, podczas snu. Ta osoba próbuje Was skontaktować właśnie telepatycznie. Być może spirytualnie macie też ze sobą jakiś kontakt, czujecie się duchowo. I tutaj są właśnie takie tendencje, że macie, nawet jeśli się nie widzicie w dosłownym tego znaczeniu, ale czujecie swoją obecność. Czujecie bardzo dokładnie, wyraźnie siebie duchowo. Tęsknicie za sobą. Jak kocha Cię ta osoba? Ojej, kochani, proszę zobaczyć. Kochankowie. Kochankowie, czyli miłość, the lovers. Z wielkich arkan, karta kochanków. Kochani, miłość, romans, uczucia, romantyczność. Piękne, widzicie, momenty razem. Ta osoba o tym śni, marzy, tęskni. Tęskni właśnie za tym, co pokazuje ta karta, kochani. Tęskni za dualnością, za tym, żebyście byli razem, żebyście spędzali czas ze sobą razem, przytuleni. Dotyk, głaskanie, pocałunki. Właśnie za tym tęskni ta osoba i rozmyśla. I próbuje Was telepatycznie tutaj skontaktować. Na pewno ta osoba, być może młodsza od Was, być może nie ma jeszcze takiego doświadczenia, myśli jednakże o czymś stabilnym z Wami. Widzicie? Ma ta osoba tutaj pentakla, czyli monetę w dłoni. Przygląda jej się. Na pewno jest to symbol, że chce ta osoba zbudować z Wami coś stabilnego. Jeszcze jest ta osoba pasywna, ale niedługo przyjdzie jakiś kontakt. I chce ta osoba po prostu współpracować z Wami i zdobyć, mieć sukces. Jest gotowa nad pracą, nad tym związkiem, pracować wspólnie nad tym związkiem, nad sukcesem, rozwojem tego związku. Chce również ta osoba, aby był to sukces i chce, byście go podziwiali za tą cierpliwość, współpracę, pracę nad związkiem, gotowość pracy nad tym związkiem. Także przepiękne również karty dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie grupie drugiej i dziękuję wszystkim moim widzom. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.